słodki urwał się film. Już nie zmień go nic, raz mu najdroższe chwil. Dziś oglądam jak widz i na starość, gdy wstecz spojrzę za siebie w dal. Smutna może być lecz, lecz na pewno nie żal. No, ja to wiem. Zabiję was, jak mi Bóg miły zabije. Fara! Ona walczyła o swoje dobre imię do końca swojego życia, co doprowadziło także wręcz do choroby, myślę, jakiejś obsesji jej, bo przez 4,5 roku ostatnio w ogóle nie wychodziła z domu. Jest bilet na mój koncert w Carnegie Hall. Willkommen! Bienvenue! Welcome! Wielu! Wszyscy czekają. Wiera Gran była znana przed wojną. Jej kariera zaczyna się od 1934 roku. Była bardzo piękną kobietą, pięknie śpiewającą o brzmieniu kontralcie. No, ja to wiem. No, że nie tak, ja to wiem. Tamte dni. Wiera Gran śpiewała tu, na drugim piętrze, w tej kamienicy. To będzie Wiera Gran, Justyny Sieńczyło, to będzie moja interpretacja. Przez takie migawki z jej życia próbujemy opowiedzieć historię od 2005 roku do 1938 właśnie 6 roku. To jest długa podróż przez całe jej życie. Ten teatr jest bardzo magiczny, proszę przyjść i się przekonać. Mordę kopany. W życiu bym do teatru nie poszedł. W teatrze jest emocja, w teatrze jest widz, który wpływa na aktora. I w teatrze jest tajemnica. Ja się zakochałam od dziecka akurat w teatrze. Chodziłam raz w miesiącu i to była norma z klasą. Najpierw nie za bardzo to lubiliśmy. No ale potem to się stało wielką przyjemnością i zostało już na dłużej. Dementujemy, że teatr jest nudny. Jest oczywiście czasem trudny, ale jak pomyślisz, kolego, to przyjdziesz i będziesz zadowolony, kurde, z tego, nie? No, joł.